Ja szczególnie serdecznie radną Pana Przewodniczącego Warszawy, Panie Przewodniczący Komisji Kultury. Witam Krzysztofa Skolnikowskiego, zastępcy burmistrza Gminy Zawodów. Witam także wszystkich uczniów mistrza Przemysława Pałki. Witam całego mistrza. Jest taki moment, kiedy koniecznie muszę podziękować tym, bez których ta wystawa nie byłaby taka piękna. Mianowicie uczniowie mistrza pomagali ofiarnie, by każdy moment dobrze się zdarzyło. Pomagali mi bardzo Andrzej Nowelski i Ryszard Wojtyński. A także pan Kazimierz Kotasia, który jest marszandem i kolekcjonerem i jak sądzę przyjacielem pana Henryka. Duża brawa. Także ogromne podziękowania dla sponsora właśnie. Nie tylko przyjaciela marszanda, ale i sponsora. Kiedy chce się powiedzieć cokolwiek, zacząć mówić o panu Henryku Opałce, nie sposób nie powiedzieć się mistrz, zawsze się zaczynasz. Henryk Opałka, mistrz fotografii. Maestro. Jest to takie zjawisko, które w naszym współczesnym płynnym świecie potrafi. To znaczy zaczyna się cenić warsztat, rzemiosło, umiejętności i właśnie mistrzostwo. I mistrzostwo to jest nie tylko kunszt, ale także relacja mistrz-uczeń, bo kiedy jest mistrz, pojawiają się też i uczniowie. I to jest powrót do dążenia do doskonałości. A w relacji mistrz i uczeń można się rozwijać. Jest to relacja, która zbliży nas do doskonałości i wzmaga rozwój. Także jest to niezwykle ważne i od tego chciałam zacząć. Można powiedzieć wiele, zaczynając od tego, że uczył się we Francji, a szkolił u mistrzów niemieckich w szkole Wunderlicha. Erika Wunderlicha. Jawohl. W latach 1990 był instruktorem doświadczonej pracowni litografii. Chciałem dodać, że Kania tam 50 lat pracował. Tak, 1990, a to nawet więcej, tak, niż byli czasy policzyli. I tutaj sobie policzyłam, że to jest 20 lat, 29 lat, minęło 29 lat od poprzedniej wystawy, a do urodzin 82 mistrza jest 3 dni właśnie. Współpraca. Jak to jest z oświadczeniem mistrzostwa? Czy ktoś? Rysiu. Czy ktoś będzie mógł tak jak mistrz? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie powiem, bo tak często przychodzimy na wystawy, na wernisaże, oglądamy różne rzeczy, sami oceniamy według własnego kryterium pewne obrazy. Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj, na tej wystawie macie Państwo niebagatelną okazję obejrzeć dzieła mistrza. Ja bym powiedział, jakby to była wystawa Dürera, to tak samo mógłbym powiedzieć, tak mogę powiedzieć o Henryku Opałce, że to jest taki nasz Dürer. To jest jedyny człowiek, który w ten sposób potrafił zrobić te odbitki, te litografie,
których nikt nie jest w stanie w tej chwili tego powtórzyć. Ja miałem tę okazję w ciągu tych paru lat, kiedy Henryk pracował na Akademii, miałem okazję być jego uczniem, za co jestem wdzięczny losowi, że w tym czasie mogłem studiować, bo naprawdę, kiedy zrobiłem litografię długopisem, to on powiedział, no, tego jeszcze nikt nie odbijał, ale spróbujemy. I myśmy to odbili, bardzo subtelną, bardzo delikatną litografię i powiedziałem, że to jest ta technika, to mi się podoba. Natomiast te wszystkie rzeczy, które tu oglądamy, to są doświadczenia jego życia, którego nikt nie jest w stanie powtórzyć, pomimo że on do swoich uczniów był bardzo życzliwy. To nie był człowiek, który jest agentem, zna tajemnice i ich nikomu nie przekaże. Ktokolwiek coś chciał, to on to po prostu dawał jak na dłoni i wszyscy mogli się tego uczyć. Ale umówmy się, nikt nie pojął tej techniki i tej sztuki tak jak on. I chyba nie pojmie już nigdy, bo jest to troszeczkę no, ginąca dziedzina sztuki, ale mamy jakby tu takiego ostatniego Mohikanina, którego naprawdę, tak jak mówię, no, jest to niebagatelna rzecz oglądać te rzeczy, bo są bardzo trudne do wykonania przez współczesnych po prostu litografów. Także to jest chyba jedyny człowiek, który zna tą technikę jak nikt. W Polsce na pewno, a czy na świecie to pewnie też. Także dla mnie ja będę zawsze chwalił, będę zawsze wdzięczny, że byłem jego uczniem i jestem jego przyjacielem rozgodnym. Dziękuję, Rzesiu. Dobra, na to i tak większość by nic z tego nie zrozumiał. Przykro mi bardzo, przykro mi bardzo. Ale tak, takie są realia. To jest tak skomplikowane. Heniu, i lakieru nie ma już teraz. No może tylko tak. Można kupić. Tak, do rentowania się. Kilka sekund. Robimy pozytyw. Czyli jak gdyby robimy to, powiedzmy, kredką, czy tuszem, czy gumą arabską, czy innym sposobem na kamieniu wyszynowanym odpowiednio do danego rysunku. I później, że zrobi już nakład, powiedzmy 10 sztuk, robimy z tego ręcznie negatyw za pomocą spirytusu. Niekoniecznie czystego. Tak? No, odwracamy to, to jest bardzo skomplikowane. I później łączymy to, negatyw i pozytyw, przesuwając to po kilka milimetrów. Czy pół milimetra, w zależności jaki to relief jest. Przykładowo tutaj to jest po 1 milimetr. I to robi właśnie tą doskonałą sprawę, że to jest takie szare i jest relief doskonały. To wszystko. Już. Nie można. Taka jest elita. Zanim zaproszę do oglądania i poczęstowania się na kominę, jeszcze chciałam przywitać pana Dariusza Dączewskiego, radnego i członka Komisji Kultury Rady Miasta. Czy można prosić? I do naszego spotkania. Mam nadzieję, że tak będzie. Thank you.
bliżej? Bardzo proszę. No oczywiście, że tak. Tak. Ale pan,